Witam Was serdecznie w kolejnej naszej audycji. Jak zwykle zaczynam od podziękowań wszystkim tym, którzy do mnie piszą, dzwonią, spotykają się ze mną. Tak na początek trochę spraw organizacyjnych. Wiele osób dzwoni i chciałoby się ze mną spotkać teraz styczeń, luty. To od razu odpowiadam, nie ma takiej możliwości. W Rzece mamy teraz okres feryjny. Cały czas mamy grupy szkolne, aczkolwiek mamy cały czas do dyspozycji dwa pokoje, 10 osób. Jeżeli ktoś ma grupę zorganizowaną, jeżeli kilka osób zbierze się, tylko od razu mówię, obce osoby będą mieszkały w jednym pokoju, bo mamy dwie piątki do dyspozycji, także to jest takie rezerwowe nasze miejsce. Jeżeli ktoś chce przyjechać koniecznie i teraz w tym okresie styczeń-luty zwiedzić z nami Rizę, poznać Rizę, a teraz powiem Wam, spadło bardzo dużo śniegu. No w Rizę jest po prostu teraz niesamowita aura i klimat, taka typowa zima prawdziwa sudecka wróciła. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, chętny, proszę dzwonić do Jacka, do Rzeczki. Numer znajdziecie u mnie na stronie, jest odnośnik do strony. Proszę dzwonić w sprawie rezerwacji właśnie do ośrodka wypoczynkowego Rzeczka. Ja nie przyjmuję zleceń na oprowadzania grup. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę dzwonić właśnie do Rzeczki. Tam wszystkich szczegółów się dowiecie. Terminy, które wszystkich spotkań, które podamy, zaczynają się tak naprawdę dopiero od marca, bo styczeń, luty, tak jak mówię, zostały zarezerwowane już w zeszłym roku. Większe grupy, takie 30-40 osób, niestety już mamy zajęte. Także proszę w tej sprawie nie dzwonić. Grupy małe, 10-osobowe, proszę bardzo, zapraszam w każdej chwili. Dzień tygodnia nie ma najmniejszego znaczenia. Czy to będzie poniedziałek, wtorek, czy sobota, niedziela, zawsze znajdę dla Was czas. Tylko jeden warunek, zadzwonić, umówić się. Mało tego, stworzyliśmy z Jackiem taką bazę danych, że można kojarzyć ludzi. Jeżeli są osoby z Wybrzeża, z Tatr, z Bieszczad, czy z zachodniej granicy, nie ma najmniejszego problemu. Zadzwonić do Jacka, powiedzieć, że jest jedna osoba, dwie. W momencie, kiedy jest uzbierane 10 osób, odzwaniamy albo podajemy termin, że na ten i na ten termin zbieramy grupę 10-osobową. Koszty, wszystko jak to wygląda, wszystko dowiecie się właśnie w ośrodku wypoczynkowym Rzeczka. Kolejna sprawa, słuchajcie, jeżeli chodzi o przewodnik, ten, który my wydaliśmy z Wincentym Jerzym Drużyńskim i książka Złoto. Słuchajcie, tak wyglądają oryginały. To są jedyne oryginalne książki. Słuchaj, pokazały się jakieś podróby po 7, 12 zł na jakimś tandetnym papierze. No niestety to nie są nasze książki. Ludzie, którzy potem do mnie dzwonią z pretensjami, że nabyli przewodnik albo złoto, okazuje się, że to nie jest to, że jest okładka, a w środku są jakieś bzdury popisane. Także jedyne te książki to można nabyć w dobrych księgarniach, we Wrocławiu można je spotkać. Można spotkać je w księgarniach Odkrywcy w Łodzi, można spotkać je w Głuszycy, bądź w innych księgarniach w całej Polsce, ewentualnie w wydawnictwie u Witka. Dzwonicie po prostu sobie na wydawnictwo i tam możecie bez problemu sobie przewodnik i złoto nabyć. Bardzo dużo pytań jest o kolejne książki. To od razu mówię, teraz na majówkę będzie promocja kolejnego przewodnika oraz wiedzy. Także ci, którzy czekali w zeszłym roku na obydwie książki, w końcu się doczekali i na pewno te książki będą. Wracając do naszej tematyki i tego, co się dzieje wokół mojej osoby. No po prostu ubawiłem się ostatnio niesamowicie, jak mnie po raz kolejny tam zaatakowali znawcy tematu po naszej audycji w Bydgoszczy. Odezwał się nasz reptilianin słynny, także źródło wszelkiej wiedzy. Człowiek, który nie wyściubił czubka nosa poza dom, tak jak pozostali. Po prostu internetowe takie kanale, jak ja to nazywam, które tylko rozbawiają ludzi swoimi kolejnymi wpisami. Także jak to powiedzieć, no współczuć tym osobom, nie mam zielonego pojęcia, mamy z tego coraz większy ubaw, po prostu wystarczy, że nakręcę jakikolwiek film, gdziekolwiek, ci panowie od razu się okazują największymi znawcami tematu, gwarantuję Wam, że nigdy w tych miejscach, w których ja byłem, nie byli. Spotkałem teraz kilka osób, jest nas, ja osobiście znam 5 osób, które zjeździły wszystkie dagi w Polsce. Byliśmy praktycznie we wszystkich fabrykach zbrojeniowych od Lubuskiego, Zielonogórskiego, poprzez Bydgoszcz, Ludwikowice, Poznań, okolice Mamerek. Nasuwa się tylko jeden wniosek, że na przykład Ludwikowice Kłodzkie, to co działo się w okolicach Kętrzyna i Gierłoży, to co działo się pod Poznaniem, to tylko były filie robocze. Teraz będąc w Bydgoszczy i tutaj też taki mały komunikat, będziemy mieli niedługo spotkanie, dosyć duże spotkanie, to prawdopodobnie w okresie wakacyjnym zorganizujemy w Explozeum właśnie w Bydgoszczy, nawiązaliśmy naprawdę owocny układ. Także tam będzie spotkanie, termin, wszystko podam, słuchajcie. I pan, który z nami rozmawiał, powiedział krótko, że Ludwikowice Kłodzkie to była filia eksperymentalna.
I to jest to, co ja od zawsze mówię, że w Ludwikowicach Kłodzki, owszem, zakład zbrojeniowy, tylko że on jest za malutki na zakład. Tam jest w porównaniu z tym, co macie w Bydgoszczy albo w Lubuszu, w Lubuskim, to jest po prostu pikuś. W Bydgoszczy macie tam 30 hektarów, okolice Lubusza Zielonej Góry macie 50 hektarów, a w Ludwikowicach macie niecałe 4,5 hektara. Czyli reszta znajduje się pod ziemią. Chodząc teraz po Zachemie, chodząc po miejscach, gdzie prowadzi się prace wyburzeniowe, to jest tak zwana strefa ekonomiczna w Bydgoszczy. Słuchajcie, tam są wszędzie podziemia. Potężne hale podziemne, to jest to, co zawsze mówiłem. Każdy zakład zbrojeniowy musi mieć podziemia. Każdy kompleks, gdzie Niemcy budowali, wszystko ukrywali pod ziemią. I to nie jest to, że od 1943 roku. Niemcy, jak tworzyli obóz w Dachau, Ravensbrück czy Sachsenhausen, pierwsze rzeczy, które robili, ryli sztolnie i przede wszystkim przy sztolniach powstawały obozy koncentracyjne. Jeżeli pojedziecie sobie do Innsbrucku, to jest niedaleko skoczni tej narciarskiej. Znajdziecie potężne zakłady Siemensa, które znajdują się pod górą Inn. Słuchajcie, to jest moloch wyryty ludzkimi rękami od 1936 roku. Fakt faktem, że wykorzystali masę naturalnych jaskiń, ale zrobili niesamowity kompleks. I nie będzie nikt mi tu wciskał, że w 1943 roku przyjeżdża grupa górników na przykład do Rize i oni zaczynają kopać. Wierutna bzdura. W 1943 roku zapada rozkaz przeniesienia przemysłu pod ziemię. Jeżeli ten rozkaz zapada, ten rozkaz zostaje wydany, to w tym momencie pod ziemią istnieją już sztolnie. Weźcie sobie kompleks Dora. W momencie, kiedy przyjeżdżają już maszyny Wernera von Brauna, pierwsza sztolnia już jest wykończona, druga faktycznie jest w trakcie prac. Ale pierwsza sztolnia od momentu, kiedy tylko przyjeżdża Werner von Braun, stawia maszyny, już produkuje, a prace rozpoczęto co najmniej 2 lata wcześniej. Także data 1943, owszem, zgadzam się, to jest rozkaz przeniesienia produkcji przemysłu zbrojeniowego niemieckiego pod ziemię. A rozpoczęcie prac pod ziemią, słuchajcie, to może być 1936, a nawet 1935. Kolę to wielu badaczy w oczy. Dlaczego? Bo cały czas upartością maniaka dają nam datę 1943, rozpoczęcie prac w kompleksie Rize. No to dobrze, jak wytłumaczyć to, że w 1939 roku ze Zgorzelca, ze Stalagu 7A przyjeżdżają pierwsi więźniowie, którzy już wykonują jakieś prace górnicze właśnie w miejscowości Głuszyca, która nazywa się Wiste z Gresdorf. Jak wytłumaczyć fakt, że istnieje tam niemieckie przedsiębiorstwo górnicze od Wałbrzycha do Nowej Rudy? Jak wytłumaczyć fakt istnienia szybów wentylacyjnych w miejscowości Kamieńsk, Grusinowa, Jedlina, Zdrój, Głuszyca, Szyb, Wersonsglik, później lecąc przez Świerki w kierunku na Ludwikowice Kłodzkie? Słuchajcie, kiedyś publikowałem, pokazałem mapę, która wywołała dosyć duże poruszenie. Potem się okazało, że to jest pis na wodę, że to jest nieprawda. Słuchajcie, pierwsza książka, która jest na przykład tak opisana, można powiedzieć, w sposób pokazujący, jak wyglądało Rize. To jest książka Igora Witkowskiego. Brałem, nie powiem, że brałem udział w pisaniu tej książki, ale kilka artykułów, kilka rozdziałów w tej książce jest mi poświęconych. No kilka osób do mnie dzwoniło, że tej książki nie może dostać, ale to nie moja wina. Tutaj jedynie zgłaszać się do Igora Witkowskiego. Na pewno gdzieś w swoich zbiorach jeszcze te książki będzie posiadał. Słuchajcie, to jest jedna z pierwszych książek, gdzie Igor jako pierwszy zamieścił relację Jareckiego. Wywołało to wielką burzę w środowisku. Wywołało to wielką lawinę pytań, jednak niestety tego się nie da zatrzymać. To jest pierwsza książka, w której ukazały się relacje Jareckiego. I pierwsza książka, w której Igor zamieścił ten dziwny metal, kleksy dziwnego metalu, które żeśmy znaleźli. Było kilka osób, był Przemek Pieniak, była Magda przy tym, był Adrian. Jak żeśmy to znaleźli? Słuchajcie, jest to analiza chemiczna tego metalu, w tej książce się znajduje. Pokazywałem wam kiedyś ten metal, aczkolwiek teraz grupa poszukiwaczy, można to powiedzieć, znalazła, słuchajcie, takich kleksów około 30 właśnie w okolicach drugiego zakładu, za drugim zakładem tam, gdzie był szyb wentylacyjny. No i sprawa rtęci. Też Igor tu opisał to w sposób taki, można powiedzieć, rzetelny. Później my do tej sprawy wracamy. Poza Igorem i nami do tego tematu praktycznie nikt nie wracał. Dlaczego? Nie wiem, aczkolwiek przypuszczam, że wywołałoby to bardzo dużą sensację. Kilku badaczy głuszyckich, nie tylko głuszyckich, ale walimskich, tych, którzy zajmują się Rize, zaczynają gloryfikować coraz bardziej męczeństwo Niemców, którzy zostali przez wrednych Polaków i Ruskich wyrzuceni z tego terenu. Słuchajcie, jest to tragiczne, ale kilku takich ludzi jest, którzy robią na tym, zbudowali swój kapitał polityczny i dostają duże pieniądze. Cały czas tylko pierdzielą o martyrologii narodu niemieckiego, jak oni zostali strasznie pokrzywdzeni i oni zostali wyrzuceni z tych terenów, jak Polacy później
traktują mienie, cmentarze niemieckie, jak my Polacy strasznie to gwałcimy i niszczymy. Trzeba tu wrócić, słuchajcie, i tak na otrzeźwienie, na otrzeźwienie dla tego człowieka, dla tych ludzi, którzy propagują właśnie tą taką gehennę narodu niemieckiego, ten ich eksodus, tą ich tragedię, polecam tym ludziom, żeby przeczytali tą książkę. Einsatzgruppen w Polsce. To otworzy oczy wielu, słuchajcie, to nie jest wyssane z palca, to jest prawda. Przeczytajcie sobie jeszcze Einsatzgruppen, to co wyrabiali na Białorusi, Ukrainie. Zobaczycie, jacy ludzie tu brali udział, zobaczycie w jaki sposób, ilu unikło jakiejkolwiek odpowiedzialności później za swoje zbrodnie. Jeżeli ktoś chce gloryfikować naród niemiecki, ich gehennę, to co działo się w Prusach Wschodnich, trzeba się zapoznać z takimi materiałami. Niestety to, że później szli Rosjanie, Polacy czy ktokolwiek i brał odwet na Niemcach, to brał odwet za 5 lat mordów, gwałtów i wszystkiego bezeceństwa, jakich dopuścili się Niemcy. Brali odwet za Auschwitz, za Bełżec, za wszystkie inne obozy koncentracyjne, za Grozrozen, za Dachau. Słuchajcie, ci ludzie, którzy szli, a stracili na przykład pod Moskwą, w Stalingradzie, na Białorusi, stracili całe rodziny, byli świadkami pacyfikacji. Na przykład ci ludzie, którzy w Babim Jarze widzieli zagładę Żydów, słuchajcie, oni później Niemców mordowali. Dlaczego? Bo oni tracili całe rodziny, tracili wszystko. I w pewnym momencie Himmler doszedł do wniosku, że najgorszy żołnierz jest najbardziej niebezpieczny, nie najgorszy, tylko najbardziej niebezpieczny i waleczny żołnierz, to jest taki, który nie ma nic do stracenia. I kiedyś, no nie to, że załamany, ale w wybuchu jakiegoś tam takiego gniewu powiedział, że sami stworzyliśmy tego potwora i nie damy mu rady. Ci ludzie szli i się mścili, słuchajcie, gwarantuję wam, że wy widząc, jak grupa Niemców, jakichś rozpasanych takich żołdaków morduje wam całą rodzinę, gwałci wam wszystkie kobiety, nie tylko kobiety, ale dzieci też. Słuchajcie, przeżyliście akurat nie to, dostajecie broń do ręki, co będziecie robili? Głaskali tych dziadów po głowach? Na pewno nie. Kolejna sprawa, banderowcy. Bandera. Bohater narodowy dla Ukraińców, dla wielu Polaków, którzy mieszkają tu, pozdrawiam też człowieka, który jest zafascynowany Banderą, że to był bohater narodowy, to był zwykły zbrodniarz, który dopuścił się zbrodni na narodzie polskim. To było ludobójstwo. Dlaczego Polacy później biorą odwet? Dlaczego te wioski ze sobą walczą? No bo jeżeli przychodzi taki zwyrodnialec, morduje całą wiochę, słuchajcie, Niemcy odeszli. Wojna się skończyła, on dalej morduje, gwałci i pali. No tak on może być bohaterem narodowym. To są pewne rzeczy, których my nie wyjaśniliśmy nigdy. Prawdopodobnie nasi politycy zapomnieli o tym, jak to się stało, dlaczego się stało, dlaczego na przykład ja pałam taką nienawiścią do Niemców. To chciałbym polecić taką książkę. SS. Historia pisana na nowo. Ostatnio wróciłem do tej książki, bo pojawiają się tu nazwiska kilkudziesięciu zbrodniarzy, słuchajcie, którzy nigdy nie ponieśli żadnej odpowiedzialności, za żadnej kary za swoje winy. W tej książce traficie też na doktora Frankensteina. Nie będę zdradzał, w którym rozdziale, jak on się nazywa, ale jak przeczytacie tą książkę, naprawdę można oszaleć, jak mi to ostatnio ktoś powiedział, że pokazuje takie książki, które wpływają na ludzką psychikę. Niestety, ale taki los zgotowali Niemcy. Całej Europie, można powiedzieć całemu światu, chcieli zafundować jeszcze coś gorszego. Chcieli nas jako Słowian, Polaków zredukować tylko do liczby 100 tysięcy sługusów, którzy mieliśmy tylko liczyć do 100, potrafić się podpisać, nie mieć praktycznie żadnej opieki medycznej, mieliśmy tylko stanowić dla Niemców, dla panów, dla władców tego świata tanią siłę roboczą. Mieli całkowicie z tego świata odparować Żydzi, Cyganie, Litwini, Łotysze, którzy po palcu, można powiedzieć, wchodzili Niemcom do dupy, też byli przeznaczeni na odstrzał w pewnym momencie. Niemcy, bo jeżeli używamy słowa hitlerowcy, naziści, to mówimy tak jak komuniści, czyli nikt. Ja tu używam słowa takiego bardziej, które wpływa na umysły, czyli Niemcy. Wykorzystywali te narody i słuchajcie, nie jest to żadną tajemnicą, że Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Łotysze, Słowacy, Czesi, ci, którzy byli po stronie niemieckiej, ci, którzy tworzyli międzynarodowe dywizje SS, słuchajcie, też w pewnym momencie byli przeznaczeni do odstrzału. Oni w momencie, kiedy Niemcy by wygrali II wojnę światową, i to nie jest moja konfabulacja, wystarczy wziąć tylko wejść w pamiętniki Heinricha Himmlera. Oni mieli potem być zrzuceni na tak zwaną wschodnią rubież, gdzie na granicy Uralu, tam miała się kończyć Wielka Germania i tam miało dojść do rozliczenia się z Azjatami, ze Wschodem. To była taka krucjata, to miała być krucjata przeciwko Wschodowi. Tak ktoś powie, no dobrze, ale Japończycy byli w osi z Włochami, z Niemcami. To był tylko twór papierowy.
pewnym momencie, gdyby Niemcy naprawdę na kontynencie wygrali, gdyby Europa została zdominowana całkowicie przez Niemców, w pewnym momencie takie kraje jak Chiny, Japonia i te wszystkie inne kraje, które znajdują się na wschodzie, stanęłyby w stanie wojny z Wielką Germanią. Także nie można ufać Niemcom w to, co oni nam mówią. Ostatnia ta awantura, że Bergen-Belsen nie istniał. I jeden z polskich polityków, Pisior, wyskakuje, że tak, bo był tylko obóz Bergen. Belsen dopiero zostało później dowożone. No dobrze, no to ktoś powie, to Auschwitz też było na początku, a Birkenau nie istniało. Bo najpierw powstał Auschwitz, czyli obóz w Oświęcimiu, a później powstała Brzezinka, czyli kompleks śmierci, zagłady. Auschwitz-Birkenau nie ma prawa istnieć. I słuchajcie, to jest przerażające. Wiele osób, które mnie atakuje, zaczyna tłumaczyć, że Auschwitz-Birkenau to są dwa oddzielne obozy, że obóz w Auschwitz to jest obóz koncentracyjny, koedukacyjny, no nazywajcie to jak chcecie, a Brzezinka to jest obóz przejściowy. A ja powiem, to był kombinat śmierci. Gdzie przyjeżdżali ludzie, gdzie przyjeżdżało 2,5-3 tysiące ludzi i po 4 godzinach po tych ludziach nie było śladu poza stertami ich ciuchów, które leżały w tak zwanej Kanadzie, czyli w magazynie, gdzie zbierano walizki, odzież i inne rzeczy i kupą prochów, które rozsypywano po polach, bądź wsypywano do Wisły. Także, słuchajcie, no, brakuje mi słów, jeżeli ktoś mnie atakuje, i ktoś mi zaczyna zarzucać, że ja konfabuluję, polecam jeszcze taką kolejną książkę, Lebensburg. Jest to kolejna książka z cyklu, do której wrócimy. Reksiu, już spokój. Wrócimy za chwileczkę do źródła tego wszystkiego. Słuchajcie, Reks, ta książka, która tutaj jest, organizacja Lebensborn, macie tutaj analizę tego, jak to powstało, jak to działało, jak to funkcjonowało, ile było placówek Lebensbornu. Ile po prostu istniało organizacji związanych z Lebensbornem. Traficie tutaj też na zapisek stanowiący o tym, że w Szwecji mała organizacja Caritas w pewnym momencie zostaje pod koniec wojny dofinansowana przez Lebensborn. W tej książce to znajdziecie. A źródłem wszystkiego, jeżeli chodzi o Lebensborn, słuchajcie, nie znajdziecie żadnych innych opracowań pierwszych jak Roman Hrabar. Słuchajcie, ja tu nie bez ogródek powiem, że to jest na taki, można powiedzieć, te książki, to jest tak jakby święty gral dla poszukiwaczy tajemnic Lebensborn. To, co napisał Roman Hrabar, słuchajcie, to, co on opisuje w tych książkach, jako pierwszy zaczął dochodzić do Lebensbornu, jako pierwszy opisuje nam ośrodki w Rabce, w Łodzi, w Jedlinie-Zdrój, w Poznaniu, w Krakowie, wszędzie w dużych miastach, w Warszawie znajdują się ośrodki Lebensbornu. W Łodzi powstał teraz taki, no taka, no nie powiem, że to jest frakcja żydowsko-polityczna jakaś tam, tylko walczą właśnie z tym, że Lebensborn był w Łodzi. Pokazywałem wam kiedyś kamienicę na ulicy Piotrkowskiej, gdzie do dzisiaj znajduje się ta tablica upamiętniająca właśnie rabunek polskich dzieci. Pokazywałem wam piwnice, w których te dzieci przetrzymywano. Jednak jeżeli ktoś chce poznać tajemnicę od samego początku, jeżeli chodzi o Lebensborn, pierwsza książka, Roman Hrabar, źródło życia. Druga sprawa, na rozkaz i bez... Do tego Szkoła Jęczarów. To będziecie mieli taki obraz na to, jak wyglądał rabunek, jak wyglądały ośrodki Lebensbornu. Słuchajcie, ja osobiście poznałem dwie osoby, które o swojej tożsamości polskiej, o swojej historii dowiedziały się długo po II wojnie światowej. Tu macie przypadek człowieka Alojzego Twardeckiego. Jeżeli zapoznacie się z jego historią w momencie, kiedy on jako dziecko ma już przerabianą historię, zostaje zrabowany z terenów polskich, jest cherubinkiem, można powiedzieć, niebieskie oczka, kręcone białe włoski, typowy Aryjczyk. Słuchajcie, od razu jedzie z historią i jemu historię się wpaja, że jego ojciec był oficerem niemieckim, matka była lojalną Niemką, zginęli w 1939 roku, zastrzeleni przez polskich bandytów. W psychice tego dziecka ta historia się odchwala, trafia do innej rodziny i po pewnym czasie, po II wojnie światowej, słuchajcie, odnajduje się jego prawdziwa matka. On przyjeżdża do Polski. I kontrast. Słuchajcie, ten niemiecka indoktrynacja, którą mu pchano, Hitlerjugend mu pchało do głowy, słuchajcie, później lata Adenauerowskie w RFN-ie, bo z RFN-u przyjechał, słuchajcie, to czym on był karmiony przeciwko Polakom, przyjeżdża do Polski, zostaje w Polsce i rzeczywistość, z którą tutaj się zderza. Słuchajcie, to są te dwa światy. To jest zderzenie dwóch światów. Ten człowiek do końca nie czuje się ani Polakiem, ani Niemcem. Mimo, że ma matkę Polkę, ma polską krew, w jego żyłach płynie, ale został zindoktrynowany przez Niemców. Słuchajcie, z tym człowiekiem nie miałem nigdy kontaktu, ale poznałem kilka osób,
właśnie z Dolnego Śląska, które dowiedziały się o swojej polskości dopiero w wieku 30-40 lat. Kiedy przyjechały pierwszy raz do Polski, odnalazły, dowiedziały się o Lebensbornie, gdzieś przez przypadek dowiedziały się, że są Polakami. Wyobraźcie sobie tragedię tych ludzi. A ilu takich ludzi, słuchajcie, to są już ludzie po 90, którzy piastują, jak piastowali przez jakieś dłuższy czas, jakieś tam stanowisko odpowiedzialne, słuchajcie, w Unii Europejskiej czy gdziekolwiek. To jest po prostu tragedia. Słuchajcie, Lebensborn. SS trzymała rękę na Lebensbornie. Do tego dochodzi jeszcze Achnenerbe i Tule. To są organizacje, które nigdy nie zaprzestały swojej działalności i nigdy nie zaprzestaną. Odradzają się nowe frakcje, nowe organizacje, słuchajcie, między innymi Aizat Grupę. Jeżeli ja widzę grupę rekonstrukcyjną, słuchajcie, która odtwarza jakąkolwiek zbrodniczą grupę, Aizat Grupę, po prostu mi się nóż w kieszeni otwiera. I ci ludzie są z tego dumni. I oni wiedzą, co ci zbrodniarze robili. Także to jest masakra. No jeżeli ktoś, autentycznie, jeżeli ktoś ma słabą psychikę, odradzam książki tego typu. Bo tutaj macie zobrazowane zbrodnie od A do Z, co ci zwyrodnialcy, Niemcy i ich pachołki typu Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Łotysze wyrabiali. Ktoś powie, no dobrze, ale my Polacy nie byliśmy święci. Dobrze, ilu Polaków służyło w Wehrmachcie? Ślązaków ile zostało wcielonych do Wehrmachtu? Ilu Kaszubów zostało wcielonych do Wehrmachtu? Owszem, byli te zdrajcy, którzy podpisywali Volkslisty, przechodzili na stronę niemiecką. Tylko, że nienawiść, niechęć do Polaków Hitlera nigdy nie pozwoliła, nie dopuściła do tego, żeby z Polaków została stworzona dywizja. Polacy zawsze służyli w liczbie kompanii, plutonów. Nigdy nie słyszałem o polskiej jakiejkolwiek dywizji. Ja słyszałem o angielskiej, słyszałem o amerykańskich ochotnikach walczących w SS, słyszałem o Francuzach, to już w ogóle nie wspomnę, zdrajcach i już nie powiem kto, którzy przeszli na stronę niemiecką i służyli im wiernie jak psy prawie do końca II wojny światowej i wiernie walczyli pod Moskwą, bo chcieli powtórzyć czyn Napoleona. Jeżeli ktoś nie wierzy, polecam pamiętniki Hańca Guderiana. Tam jest opisane i w ogóle zdziwienie Guderiana, jak Francuzi walczyli wiernie pod Moskwą. I kolejna sprawa, kto tak wiernie walczył właśnie w Berlinie, później do ostatniej chwili bronił bunkra Hitlera. Litwini, Łotysze, Norwegowie, Holendrzy, Belgowie, Niemców trochę, no i reszta legiony międzynarodowe. Oni do samego końca wytrwali przy Adolfie Hitlerze. Dlaczego? Wierzyli w swoją boskość, wierzyli w Wunderwaffe, wierzyli w cudowny świat, Wachhartę. Nie mam zielonego pojęcia, tylko że masę ludzi teraz poznaję, którzy zaczynają znowu w to wierzyć. Zaczynają wierzyć w nieśmiertelność, zaczynają wierzyć w powrót, słuchajcie, tych bóstw, które czcił Heinrich Himmler. W co wierzył Adolf Hitler? Nie wiem. On się urodził w rodzinie chrześcijańskiej, no niektórzy mówią, że był Żydem. Historia Adolfa Hitlera dla mnie jest teraz tak pogmatwana. Kiedyś wierzyłem tylko w to, co przeczytałem, historia prawdziwa Adolfa Hitlera, wydana w języku rosyjskim w 1954. Później w moje ręce wpadały inne książki, a teraz to, co mówią Amerykanie, to, co mówią Anglicy, to, co mówią sami Niemcy o Adolfie Hitlerze, słuchajcie, burzę wszystkie dotychczasowe informacje, które ktokolwiek sobie zgromadził na temat Adolfa Hitlera. Poprzez od nazwiska Gettler, Schickgluber, Hitler, no do tego dwie daty urodzenia, do tego kilka rodzeństwa, do tego jego homoseksualizm z Żydami w Wiedniu, jego prace artystyczne, jeżeli można tak je nazwać, jego rysunki, jego pejzaże, które robił, mogą świadczyć, że był zwykłym, normalnym człowiekiem. Później pociągnął świat do zagłady. Postawił świat na krawędzi naprawdę załamania. No, można powiedzieć, że doprowadził do końca świata. Bo dla wielu, wielu ludzi II wojna światowa była końcem świata i kilka, jeżeli ktoś mówi, że końca świata nie było, ja powiem, że były. Dla pewnych społeczeństw, pewnych nacji, pewnych narodów to był koniec świata. Przepowiednie, w które wierzyli, spełniły się. Była depopulacja, były morderstwa, były gwałty. Były płonące niebo, były płonąca ziemia, płonąca woda. Słuchajcie, wszystko w tamtych czasach było. Także znaki na niebie, które się pokazywały, wszystko to było. I kim był Adolf Hitler? Naprawdę, czy był marionetką, czy był naprawdę takim wizjonerem, czy on sam to wszystko zrobił? Nigdy do końca nie powiem tak albo nie. Ale jeżeli chodzi o Heinricha Himmlera, słuchajcie, przeczytałem na temat tego człowieka masę książek. Byłem w kilku miejscach poświęconych tylko i wyłącznie Heinrichowi Himmlerowi. Słuchajcie, ze zwykłego faceta, który miał być jakimś tam rolnikiem, miał mieć jakieś gospodarstwo rolne, słuchajcie, staje się jednym z najpotężniejszych ludzi ówczesnego świata. Przez 6 lat Heinrich Himmler jest uosobieniem zła na ziemi.
mundury, które stworzył, jego legiony SS budzą trwogę i przerażenie. I słuchajcie, przychodzi 1945 rok, już Heinrich Himmler układa się z aliantami, Hitler wpada w szał, nazywa go zdrajcą, pozbawia go wszystkich tytułów i w tym momencie, można powiedzieć, kończy się historia Heinricha Himmlera. I zwróćcie uwagę, w momencie, kiedy z niego schodzi powietrze, te wszystkie jego zdziczałe ordy są potulne jak baranki. Każdy SS-man jest w stanie podejść, podnieść dziecko, pomóc staruszce, a jeszcze parę godzin wcześniej walcem by po nich przejechał. Słuchajcie, to jest fenomen, którego nikt nie jest w stanie mi wytłumaczyć. Dlaczego tak się działo? Dlaczego SS to byli tacy zwyrodnialcy? Dlaczego nie czuli wyrzutów sumienia? Dlaczego robili to z takim zapałem i gorliwością, mordując niewinnych ludzi? Ktoś powie tak, bo to indoktrynacja. No dobrze, ale ci, którzy na początku rozstrzeliwali, dostawali, odbijała im palma. No ktoś powie, sięgnięto potem po nacjonalistów ukraińskich, białoruskich. No dobrze, ale trzon SS był zawsze trzonem SS. Liga 100, jak ja to nazywam, Wawelsbergi do tego składały się tylko i wyłącznie z ludzi wyselekcjonowanych, chyba tam do trzeciego czy do czwartego pokolenia wstecz musieli udowodnić swoją germańskość, żeby dostać się do Waffen-SS. To, co zrobił Himmler, słuchajcie, jego wiara w to, że on jest wcieleniem założyciela króla lwa, że on poprzez channelingi rządzi tym światem. On chciał stworzyć nową religię, wyprzeć katolicyzm, buddyzm, islam, wszystkie inne wiary. Miała być tylko jedna wiara, kościół SS. No ktoś powie, facet, głupoty gadasz, odsyłam do tego typu książek. Odsyłam do książek pod tytułem Czarna magia SS, Czarne legiony SS. Słuchajcie, tych książek zostało wydane naprawdę dziesiątki. Kiedyś powiedziałem wam, że nie sięgam po książki wydrukowane po 2000 którymś tam roku. Jednak zmieniam zdanie, te książki wam polecam i nie mam z tego kasy. Nie promuję tych książek, bo zaraz ktoś powie, ok, bo wszedł w układ z jakimś tam antykwariuszem. To też jeden z powodów, który mnie ostatnio rozbawił, jak ten jeden z moich adwersarzy gdzieś tam mnie wyrysował, że ja mam układy z Empikiem i innymi rzeczami. No słuchajcie, no te układy, naprawdę jestem dumny z tego powodu, że takie układy mam. Wracając, słuchajcie, jeszcze do Lebensbornu. Bardzo dużo pytań, bardzo dużo ludzi nagabuje mnie. Słuchajcie, już naprawdę nie mam siły. Nie mam siły każdemu z osobna odpowiadać na pytanie, czym był Lebensborn, skąd się wziął i w jaki sposób powstał. Odsyłam do Romana Hrabara. Naprawdę, słuchajcie, jest to, można powiedzieć, postać w Polsce zapomniana. Niechciana. Dlaczego? Bo dokopał się do takich dokumentów, dokopał się do współpracy Amerykanów, później do układów, nie tyle współpracy, tylko do układów Amerykanów z Niemcami. W pewnym momencie odzysk polskich dzieci, słuchajcie, umiera praktycznie śmiercią naturalną. W momencie, kiedy ekipa Romana Hrabara i Roman Hrabar zostają odsunięci od tematu, temat cichnie. Słuchajcie, ile polskich dzieci zostało na Zachodzie? Słowiańskich dzieci. Bo ja nie powiem, że tylko polskie dzieci były rabowane poprzez Lebensborn. To były dzieci z Białorusi, z Ukrainy. To były dzieci ze wschodu. Rosyjskie szczególnie dzieci. Te, które w okolicach Moskwy. No weźcie sobie na przykład takiego małego Rosjanka, który ma niebieskie oczy i białe włoskie. Wygląda jak typowy Aryjczyk. Co przeczyło całej teorii nazistów. Jeżeli chodzi o gatunek. Zwróćcie uwagę, jak wyglądał Hitler, jak wyglądał Goebbels, jak wyglądał Himmler. Był nawet taki kawał, że Aryjczyk typowy wygląda, jest czarny jak Hitler, smukły jak Goebbels, posturę ma jak Heinrich Himmler, a jego obyczajowość jest taka jak Roma. No jeżeli nie wiecie, kim był Rom, to był twórca i dowódca szturmowców SA, które Heinrich Himmler przekształcił w SS, był zagorzałym homoseksualistą. Zagorzałym i zdeklarowanym homoseksualistą. Niektórzy powiedzieli, że w ogóle całe legiony SS to byli tak jak pretorianie, samuraje czy Spartanie, byli homoseksualistami. Także to są tematy ciężkie, to są tematy takie, no nie wiem jak to nawet wytłumaczyć, ale są ciężkimi tematami. Jeżeli ktoś się zagłębia, jeżeli przeczyta sobie jakąś tam inną książkę, pojedzie sobie tam do Rize i wyrobił sobie już na ten temat pogląd, jeżeli ktoś siedzi w internecie, nie wychodzi i tylko neguje kogoś innego, słuchajcie, to ci ludzie są naprawdę dla mnie straceni. Wystarczy wsiąść w samochód, w pociąg. No teraz są polskie busy, tu robię reklamy polskiemu busowi. Ja bardzo często jeżdżę polskim busem. Bilet na przykład z Gdańska do Łodzi czy z Łodzi do Wrocławia kosztuje mi 25 zł. W tej nazad 50 zł. Samochodem, słuchajcie, opękać trasę jest bardzo ciężko. Teraz przyjeżdżała Ada z Gdańska, zapłaciła, słuchajcie, kupiła sobie bilet, nie wiem, chyba miesiąc wcześniej, tam jej wyszło 21 zł za bilet z Gdańska, słuchajcie, do Wrocławia.
no to są śmieszne pieniądze. Nikt mi nie powie, że podróżowanie po Polsce jest niemożliwe ze względów finansowych. Słuchajcie, owszem, można jechać, jak ja nieraz jadę pociągiem do jakiegoś miejsca w Polsce z 5-6 przesiadkami i jadę 13 godzin. Ale za bilet płacę 60 zł. Owszem, mogę wziąć sobie w Intercity i zapłacić 120, no to wtedy mogę sobie jechać spokojnie samochodem. Tu ukłon w stronę człowieka, który przyjeżdża do mnie, słuchajcie, do Rize, jak tylko organizujemy jakieś spotkanie, przyjeżdża z okolic Suwałk. On zbiera sobie, słuchajcie, cały rok, żeby tylko przyjechać na kilka godzin. Tu Karola pozdrawiamy, także zapraszamy teraz w styczniu czy w lutym, jak tylko będzie miał ochotę przyjechać, słuchajcie, nie ma najmniejszego problemu. Słuchajcie, są to ludzie, o których nawet ja nie biorę pieniędzy. To są fanatycy, to są pasjonaci, którzy żyją tą historią. On przyjeżdża, słuchajcie, tyle kilometrów na kilka godzin, to takiego człowieka, że wziąć głupio pieniądze za nocleg czy wyżywienie. Opłaca sobie tylko podróż i jedź. I tak jak kiedyś wam powiedziałem, jeżeli ktoś naprawdę nie stać go, zadzwonić do mnie, umówimy się, słuchajcie, jak jest czerwiec, lipiec, sierpień, są ciepłe noce, nocleg w lesie, w terenie nic nie kosztuje. Dojechać, z chęcią oprowadzę, słuchajcie, ja za to od takich ludzi naprawdę nie chcę pieniędzy. Także tak na zakończenie chcę wam gorąco, bardzo gorąco podziękować za zeszły rok z tym wszystkim, którzy przyjeżdżali na te spotkania. Było was naprawdę bardzo dużo. Dziękuję za, no za to, co dla mnie robicie w sumie, nie? Przysyłacie mi różnego rodzaju listy, wspomnienia swoich rodzin i to jest dla mnie najważniejsze. Ja nie potrzebuję jakichś dokumentów, ja nie potrzebuję jakiegoś dokumentu pisanego, że w tym miejscu było to i to. Wystarczy mi, że mi powiecie, że wasz dziadek czy babcia opowiedział wam taką historię. I mi to w zupełności wystarczy. Ja nie jestem organizacją historyczną, ja nie jestem IPN-em, ja nie jestem jakimś tam inną organizacją, która ma to udowodnić. Ja tę historię puszczam dalej. Jeżeli ktoś chce później tą sobie historię udowodnić, to jest jego tylko i wyłącznie sprawa. Słuchajcie, Rize, inna rzeczywistość. Taki jest tytuł mojego bloga i tego, co ja robię. Moje Rize. To jest moja interpretacja, moja wizja tego wszystkiego. A że przy okazji wychodzą różne inne sprawy, które można udokumentować, o których można przeczytać, o które można znaleźć dokumenty, to już jest naprawdę sukces przez duże S. I czasami, no normalnie jak siedzę, teraz mi się łezka w wosku zakręci, jak ktoś do mnie pisze, dziękuję panie Dariuszu, dzięki panu blogowi dowiedziałem się o takiej, a takiej rzeczy. Ojciec z matką, z babką opowiadali takie historie. Znalazłem w domu dokument, że mój dziadek urodził się w Lebensbornie w Łodzi. Ma dokument potwierdzający istnienie. A co do wilkołaków, panie Dariuszu, pańska wolna interpretacja. Słuchajcie, wiecie, jakie to jest super? Albo ktoś do mnie przyjeżdża, chodzimy po Rize, oglądamy, oprowadzam po tych wszystkich terenach ludzi, którzy nie wierzą. Siedzimy przy ognisku, tak jak ostatnio na Lisich Skałkach, żeśmy sobie rozpalili ognisko, usiedliśmy, grupa ludzi, wszyscy słuchali, po prostu mieli takie oczy jak kot na szreku. Każdy siedział, słowem się nie odezwał. Słuchajcie, 3 godziny jadaczka mi się nie zamykała. To jeszcze nie jest mój rekord. 6 godzin bez przerwy potrafiłem nawijać. Także słuchajcie, legendy opowiadane, te historie z tych terenów, słuchajcie, są po prostu niesamowite. Ludzie chłoną tą wiedzę, a potem sobie sami wprowadzają korekty. I jeżeli ktoś chce tego słuchać, przyjeżdża następnym razem. Ktoś inny mówi, no dobra, facet ma tam odpał, fajnie się go słuchało, więcej nie wracam. I to jest okej. A ci wszyscy pieniacze, którzy mnie atakują, żyją dzięki Dariuszowi Kwietniowi. I tutaj tak na zakończenie pozdrowienie właśnie dla tych pieniaczy.